Myślę, że szansą dla polskich reklamodawców w tym zakresie jest ta kooperacja zapowiedziana przez Discovery i Polsat Cyfrowy, która mówi o tym, że będą jakby rozwijać polską lokalną platformę VOD. Rzeczywiście to jest inna generacja niż większość marketerów tworzących de facto content dla tej generacji. Przede wszystkim to są prawdziwi digital natives. Oni nie znają tego czasu, kiedy nie było internetu. Są absolutnie zanurzeni w nowych technologiach. Internet mają zawsze ze sobą w postaci telefonu i może faktycznie dla niektórych może być pewien problem w nadążeniu za tym, co jest fajne, co jest ciekawe dla tej grupy. Ale myślę, że z drugiej strony nie należy przesadzać, że tak było zawsze. Zawsze wchodziła jakaś nowa generacja, która charakteryzowała się swoimi memami, swoimi słowami, swoimi takimi kluczami kulturowymi, którymi operowała. I myślę, że no, wyzwaniem oczywiście dla marketerów jest dotarcie do tego, zrozumienie. I temu służą wszelkiego rodzaju badania, jakie ilościowe, jak i jakościowe. Obserwacja tej grupy, czasami korzystanie z jakiejś takiej opinii osób, które są może bliżej wiekowo grupy Y-ków i Z-ek, ale myślę, że jest wiele przykładów na rynku, które pokazują, że pomimo tego, że na czele działu marketingu stoi dojrzały marketer, to potrafi jakby zarządzić komunikacją również do tych młodych grup. Konsumują, to prawda, konsumują ich mniej. Przed chwilą skończyłam prezentację, na której pokazywałam, że ta młoda grupa spędza 5 godzin w internecie mobilnym, a godzinę tam z 40 minut z telewizją linearną. Więc oczywiście to jest znacznie dłuższy czas w internecie mobilnym w porównaniu do starszych grup wiekowych i znacznie krótszy czas z telewizją linearną, ale to nie znaczy, że nie można ich tam znaleźć, można ich tam złapać. Chodzi tylko o to, aby przygotować właśnie content, który będzie dla nich interesujący, bo dotarcie, taki zwany, branżowo zwany reach, to jest ta najłatwiejsza część do osiągnięcia. Najbardziej pożądana i najtrudniejsza to jest attention, czyli uwaga odbiorcy, która jest szczególnie trudna właśnie w kontekście tego młodego odbiorcy. No tak, no nie ma jednej złotej recepty, gdyby była to, życie marketera byłoby łatwiejsze. Natomiast myślę, że muszą być brane pod uwagę no, po pierwsze zainteresowania tej grupy, ale po drugie też moment i urządzenie, na którym są konsumowane. Mobile to jest najbardziej personalne nasze urządzenie, które jakby zawsze nosimy ze sobą i najczęściej oglądamy tam treści, czy też pisane, czy też treści wideo, czy po prostu graficzne, oglądamy jeden na jeden. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli tam na przykład włożymy, nie wiem, branded content na temat właśnie gotowania, albo na temat realizacji pasji, albo zrobimy tematykę, która jest ciekawa właśnie dla jednej konkretnej osoby, to mamy szansę na pozyskanie jej uwagi. Jeżeli wkładamy branding w grę, w którą najczęściej gra się na PC-cie i gra się w nią najczęściej też jedna osoba przed jednym ekranem, to też mamy szansę na pozyskanie uwagi tej osoby, jeśli zrobimy to w sposób sprytny, tak? Jeśli zrobimy to w sposób taki, żeby być zauważonym. Natomiast jeśli chodzi o takie media masowe, jakim jest telewizja, to myślę, że tutaj też trzeba wykorzystać te sytuacje, w których te młode pokolenia łapiemy przed ekranem telewizora. Najczęściej to są takie wydarzenia, to są takie live, to są oczywiście jakieś wydarzenia sportowe, ale to są również jakieś takie
pokoleniowo oglądane filmy czy seriale, które po prostu młodzi ludzie oglądają nie tyle może nawet dla samej treści, ile dla spędzenia czasu z rodziną, tak? Ze swoją mamą, ze swoją starszą siostrą, czyli ze starszym pokoleniem. Czyli te przysłowiowe skoki narciarskie do niedzielnego obiadu. Skoki narciarskie, ale również Kevin Sam w domu. Fenomen tego filmu polega na tym, że po prostu jest to bezpieczny content. Może to oglądać 7-latek i 70-latek. I wszystko, co jest po środku, tak? I jest to wtedy okazja do tego, żeby sobie również rodzinnie pokomentować to, co leci w telewizji. Content reklamowy też powinien być wtedy dostosowany właśnie do takiej sytuacji. Zdecydowanie bardziej unikają treści reklamowych młodzi. I są to, no ja ich nazywam mistrzami unikania reklam, właśnie dlatego, że robią to w bardzo taki naturalny i sprytny sposób. Oglądając telewizję i natykając się na nieciekawy content dla nich, czy to będzie content taki natywny, redakcyjny, czy to będzie content reklamowy, mają zawsze komórkę w ręku i mogą jakby spojrzeć sobie na inny ekran i zająć się kompletnie czymś innym. Z drugiej strony to jest pokolenie, które doskonale zdaje sobie sprawę dzisiaj z tego, że płaci swoją obecnością przed reklamą, swoim obejrzeniem reklamy, płaci za content, który jest mu dostarczany. W związku z tym, jeżeli nie chcą tego contentu, przełączają się na takie formuły wolne od reklam, typu właśnie platformy streamingowe, gdzie uciekają od contentu, za który muszą płacić swoją uwagą, wolą zapłacić swoimi pieniędzmi. Tak, na pewno jest to fajne rozwiązanie dla reklamodawców, na pewno nie jedyne. No, myślę, że mało który reklamodawca są tacy, którzy mają bardzo wysoko już wyśrubowane świadomości swoich marek, ale większość reklamodawców musi opierać się trochę na takiej dwoistości, czyli zarówno na takiej typowej reklamie, która oczywiście nie powinna być nudna i sztampowa, tylko ciekawa i angażująca, ale również na lokowaniu produktu. Netflix jest dobrym przykładem. 74% własnych produkcji Netflixa zawiera lokowanie produktu, ale dla polskich marek on czasami nie jest dostępny, tak? Ze względu na zasięg marki, ze względu na zasięg kontentu, który potem jest, gdzie jest potem dystrybuowany, no i ze względu oczywiście na pieniądze, które są tam wymagane. Ja myślę, że szansą dla polskich reklamodawców w tym zakresie jest ta kooperacja zapowiedziana przez Discovery i Polsat Cyfrowy, która mówi o tym, że będą jakby rozwijać polską lokalną platformę VOD, tak? Niezależną od dzisiaj istniejącej IPLI czy Playera, i że będzie tam właśnie polski content produkowany stricte na potrzeby tej platformy. Myślę, że to jest doskonała okazja dla takich lokalnych naszych producentów. Uniwersalnych zasad oczywiście nie ma. One są zależne też trochę od brandu i od tego, na ile brand może sobie pozwolić, a na ile musi zachować tutaj pewne kanony i pewną powagę, ale oczywiście są pewne wskazówki, można tak powiedzieć, którymi można się kierować. I to jest przede wszystkim jakby wychodzenie poza średnią, czyli humor. Specyficzny humor, to może być humorem, bardzo dobrze można stargetować reklamę. To może być humor, który jest czytelny dla konkretnej grupy celowej, właśnie na przykład dla młodej, a mniej czytelny dla starszej. Tak? To jest opowiadanie się za pewnymi wartościami, czyli bycie marką zaangażowaną. I to jest też coś, co wymaga oczywiście dużej odwagi, bo na pewno wchodząc w takie kontrowersyjne tematy, tutaj ja podawałam przykład lodów Ben & Jerry, które opowiadają się za wolnością, za równością. Równość dotyczy zarówno równości rasowej, ale również orientacji seksualnej. Opowiadając się za takimi wartościami, oczywiście można spodziewać się wrogów, ale z drugiej strony konsumenci, którzy akceptują taką postawę marki, stają się nie tylko konsumentami, stają się wyznawcami, ambasadorami i fanami tej marki, więc są znacznie bardziej wtedy zaangażowani. Ale oczywiście
jeśli nie chce się wchodzić w takie kontrowersyjne tematy, bo to wymaga pewnej no już takiej całościowej strategii dotyczącej brandu, to można rozwinąć swój content poza tylko i wyłącznie reklamę telewizyjną, czyli stworzyć coś więcej dla konsumenta, coś, co będzie dla niego użyteczne. Ja myślę, że to jest cecha wszystkich młodych pokoleń, które w silny sposób opowiadają się za pewnymi ideami, za pewnymi wartościami. Dzisiaj na pewno takim driverem dużym zaangażowania młodych ludzi są zmiany klimatyczne, o których dużo się mówi. I na przykład strajki klimatyczne są jakby drive'owane głównie właśnie przez młodzież, przez młode osoby z pokolenia Y-ów i Z-ek. Więc jest to rzeczywiście taki podatny grunt na komunikację i wiele marek wchodzi w ten temat. Ja pokazywałam na przykład Lidla, który jakby mówi o swojej odpowiedzialności społecznej w zakresie zmniejszania ilości plastiku i dbałości o środowisko, ale masa marek wchodzi w ten trend, widząc, że jest to ważne dla konsumentów. Więc myślę, że świadomość nas jako konsumentów rośnie. Z każdym rokiem, w jakim istniejemy w takiej rzeczywistości komercyjnej, gdzie marki nam coś sprzedają i reklama jest coraz bardziej powszechna, nie tylko w formie takiej oznaczonej, ale również w swojej formie natywnej, jest nam trochę przekazywana przy okazji przekazywania innych treści, a społeczeństwo coraz bardziej staje się tego świadome. Najbardziej świadomi są młodzi ludzie, ale oczywiście oni dorastają, więc jakby coraz większa liczba pokoleń będzie świadoma i coraz bardziej będzie wymagać tego, żeby marki no były spójne, czyli mówiąc o ekologii, rzeczywiście były ekologiczne. Mówiąc o tym na przykład, że nie testują, że są przyjazne zwierzętom, żeby nie testowały swoich produktów na zwierzętach. No i tego typu jakby konsekwencje, tak, będą konsumenci wyłapywać. Częściej ze względu na istotność social mediów, które są no, szczególnie silny wpływ mają właśnie na młodsze pokolenia. Są już w tej chwili bardzo wysoko zasięgowe. W związku z tym rzeczywiście jakby to, co marka mówi w social mediach do swoich konsumentów, staje się bardzo ważne i bardzo słyszalne, tak? Komentowane i wywiera wpływ również na ten główny przekaz reklamowy, który toczy się w takich bardziej mediach jeden do wielu mówiących. Więc może rzeczywiście jakby z tego względu, że rośnie ta ważność tego jeden na jeden mówienia, czyli tych kanałów social mediowych, w większym stopniu marketerzy będą zmuszeni korzystać z przedstawicieli tego pokolenia, którzy powiedzą, że to jest fajne, a to jest suchar, tak? I nikt tego nie kupi. Ważne jest zrozumienie swojej grupy docelowej. Jeśli marka chce mówić do młodej grupy, no musi ją rozumieć. I różne są sposoby na zrozumienie. Jednym z nich jest również korzystanie jakby z opinii przedstawicieli tego pokolenia.